Dzień dobry Państwu. Zapraszam na chwilę przed moje akwaria. Jesteśmy w tej chwili przed 600. Tak jak widać, wszystko ładnie rośnie. Więc trawniczek też ładnie wzrasta. Ta inwazyjna znowu mi się tu posuwa do przodu. Ale to ją przytnę. Tu kolejny się wybił. Też do przodu. Tu też go posadzę prawdopodobnie u altomów. A już właśnie jak jesteśmy przy okazji. W przyszłym tygodniu dojadą do mnie nowe rybki, będą to altumy, przepraszam, nie altumy, manakapuru z Kanady. W związku z tym, że nie chcę przerybiać, to postanowiłem sprzedać o te rybki regionalnaje ze środy wielkopolskie od tamtego pana, co kupiłem. A dlatego sobie sprzedaję, ponieważ mam trzy sztuki rodzeństwa starszego, to są już duże rybki. Nie chcę tego akwarium przerybiać, także te trzy sztuki z chęcią sprzedam, jeśli ktoś był zainteresowany. Rybki już mają około 10 cm. Jakie kupiłem, to były takie małe jak te koi. Także rosną ładnie. Są wszystkie trzy, teraz gdzieś się pochowały akurat. Bo jeszcze przed chwilą były szalej, ktoś ich tu pogonił. Także jeśli ktoś mówi, jest chętny na zakup tych rybek, to proszę o kontakt. Rybki, mówię, chcę je sprzedać tylko dlatego, że mam ich 6, a nie potrzebuję aż tyle, a nie chcę tego jak panią przerybiać. Mówię, w związku z tym, że przyjadą, o tu jest akurat drugi, już pokazał. Mówię, rybki są piękne, zdrowe, gwarantuję, że są zdrowe. I też, że są ładne. Mówię, jedyny powód, że chcę je sprzedać, to właśnie to, że nie chcę tego akwarium przerybiać i no niestety. 3 za 3 te sprzedam, a przyjadą 3 następne. Jeśli sprzedam, to no trudno. Nie wiem, kiedy się sprzeda na pewno, a rybki są tego warte. Tutaj moje koi w lotosach. A tutaj była rano, dzisiaj woda podmieniona. I powiem tak, do tego akwarium, znaczy tutaj woda, którą użyłem do tego akwarium rano, stała w beczce od poniedziałku. Tydzień czasu. Rano miernikiem stwierdziłem, że pH wynosi 5,7. Żadnych kwasów, nic nie dodawałem. Czysta woda. Przez tydzień stała w beczce. Tutaj ganiają teraz. Trochę już mniej ganiają, ale jeszcze. Także nie wiem, z czego wynikają kłopoty, że ktoś tam ma 7. Ja mówię, nie bombluję, bo to nie jest moje akwarium, to nie jest szampan, ani jakieś inne wino musujące, dlatego nie ma bombli i pH. Ten akwarium też jest poniżej 5, poniżej 6. W tej chwili nie mierzyłem, bo akurat nie myślałem o tym. I żadne bąblowanie nie jest potrzebne, żeby akwarium funkcjonowało. Tu jest ruch tafli, o widać. I taki jest wystarczający. Tu jest jeszcze jeden filtr, ale tutaj tego może tylko po liściach lotosu będzie miał. To jest Zeheima, akurat tam to jest na lodowca, to jest Zeheima, też troszeczkę ten pompuje. I mówię, tutaj staram się utrzymywać pH do 6 maksymalnie. Zdaje się, że to jest nawet 5,5 czasami. Jak wleję kwasu tak do stodów wyciągu. Także tyle. I to pH niskie bardzo sprzyja. I tak samo jak rośliny, bo rośliny ogólnie lubią miękką wodę. Także tutaj nie ma żadnych czarów marów, że rośliny rosną. A przede wszystkim pH niskie poniżej 6 jest bezpieczne dla ryb, a pH w granicach 4,5 odlobacza ryby. Znaczy może nie odlobacza, ale zabezpiecza ryby przed zlobaczeniem. I takie pH 4,5 czasami do takiego pH doprowadzą akwarium. O właśnie to tutaj z tymi moimi alpumami i rionana, które mam też od tego pana ze środy Wielkopolski. O tutaj. O, to jest samiczka, ta jest starsza siostra. Tam jest druga samiczka i tam jest samczyk, cała trójka. Właśnie ze względu na to, że te mam, to tamte chcę sprzedać. A tutaj mam te z Gryfic. Piękne ryby. Dlatego następne ryby też będą z Gryfic od tego pana. I jeśli ktoś chce kupić naprawdę piękne ryby, polecam. Daję swoją rękę, że te ryby są zdrowe i są piękne, bo je mam. I tak jak rosną i tak jak się zachowują, no mówię, tamte z tego, też wiadomo tego pana, mówię, zdecydowałem się na nie, bo przekonałem się po tych rybach, że tam
Tamte ryby są naprawdę super. Też ładnie rosną. Nie mam im tym kompletnie też nic nie mam na zlecenie. I bardzo polecam, naprawdę pan podchodzi uczciwie do tematu. A jakoś ryb widać. To jest też zbyt tak, już taki duży, no właśnie. Już taki duży, niewiele mniejszy jest ten też, zresztą niż te samice. Dziś 11 miesięczny to jest Ostrowa. Jest ze środy wielkopolskiej. Przepraszam bardzo. No, można porównać. To jest rybka ta i tamta jest troszeczkę większa. Jest 7 miesięcy różnicy chyba, także. Taki. No tyle, no mówię, po prostu nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej lepszego o tych rybach, bo są naprawdę śliczne. Tak samo jak ten samczyk tutaj, proszę bardzo, piękny. Ten starszy ze środy wielkopolskiej. Dlatego te trzy starsze chcę zostawić, tamte trzy młodsze chcę sprzedać, bo nie mam potrzeby ich utrzymywać. A tu nie chcę do tego akwarium dokładać nic więcej. Też. To jest ta inwazyjna roślinka, ładnie się już przyjęła. Tutaj się zagęści, bo mam jeszcze te inwazyjne, które wychodzą, będę tutaj dosadzał. Posadziłem też trochę anubiasów, żeby dodać koloru tam akwarium. Także tak to wszystko wygląda. I ten pan bardzo chętnie z Grypsy wysyła, nie robi żadnych problemów z wysyłaniem, bo nawet mojemu znajomemu Tomaszowi do Wrocławia wysłał, chyba nie wiem, 3 rybki. Także polecam te Rionane od tego pana z Gryfis, jak również polecam te, jak on się nazywa? Manakapuru, które przyjadą do mnie. To są rybki F2 albo F3, nie pamiętam dokładnie. Z tego co pan mówi, to mogą być to pokolenie F2. Mówi, są u mnie miesiąc czasu, a urosły o 1/3. Może trochę więcej niż miesiąc. Także rosną ładnie. I to, żeby nie przeciągać, byłoby na tyle. Serdecznie państwa wszystkich pozdrawiam. Życzę miłego weekendu.